Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego audiobooka zatytułowanego Historia pewnego truckera, a dokładniej losy naszego bohatera, czyli dzielnego kierowcy ciężarówki z El Paso ze Stanów Zjednoczonych. Także drugi rozdział, kolejna przygoda, kolejna trasa. Przy okazji też chciałbym Was zachęcić do odwiedzenia mojego Twittera i zasubskrybowania, ponieważ podczas uploadingu filmów na YouTube w trakcie uploadu wysyłana jest wiadomość na Twitter o tym, że film, że dodaję film do playlisty, czyli jeszcze przed przesłaniem filmu wiecie, że ten film się uploaduje i że za jakiś czas będzie on dostępny. Także jest to takie dodatkowe ułatwienie dla tych, co niecierpliwie czekają na jakiś film, a będą mogli, będą wiedzieć, że dany film niedługo będzie dostępny. Także zachęcam do korzystania z tego dobrodziejstwa, jakim jest Twitter. To jest naprawdę fajna sprawa. Według mnie, jeśli chodzi o takie właśnie informacje. Także zapraszam na rozdział drugi, przygód naszego dzielnego trackera. Roswell, 27 lutego, godzina 5:17. Noc była zimna, lecz ciepła pościel nie dała mi zmarznąć. Otworzyłem drzwi. Ciepłe powietrze wymieszało się z zimnym, tworząc niepowtarzalny zapach prowincji. Organizm domaga się wypróżnienia. W zetknięciu z uryną powietrze paruje. Wśród zarośli przemyka wąż zbożowy. Z oddali słyszę kroki. Dyszącym głosem dyspozytor próbował mi coś przekazać. Zrozumiałem jedynie, że za 2 dni w Nowym Orleanie koncert dają Yellow Jackets oraz coś o przyszłości jego tyłka, jeśli sprzęt muzyczny nie dotrze na czas. Pora więc w drogę. Idę obudzić mojego starowego przyjaciela. Słońce powoli wychyla swe oblicze. Zapowiada się piękny dzień. Wyprawa do kolebki jazzu. Już po głowie chodzi mi improwizowana nuta potomków murzyńskich niewolników. Gorące promienie wypalą mi zaraz skórę. El Paso. Znaki nie dają mi zapomnieć o przeszłości. Nostalgia pogłębia się pośród miejsc przypominających rodzinny dom. Autostrada międzystanowa Interstate 20. Wjeżdżam w zielone rejony Teksasu. Tu już nawet asfalt przybiera kolor odpowiedni do warunków. Sunę wśród soczystych pól i lasów. W głowie mam cały czas szczupłego staruszka pochylonego nad swoją trąbką. Na przeciwnym pasie pognał dostojnie, stojąc na naczepie, spychacz z bliźniaczym dla mojego Kenwortha sercem, Caterpillarem. Wahania temperatur na pustyni nie pozwalają odpocząć tym maszynom. Pajęcza sieć na asfalcie wymaga szybkiej naprawy. Zmęczenie daje o sobie znać. Zapada powoli zmierzch. Zjeżdżam na parking. Prześpię się parę godzin i ruszam dalej. Tosty smakują dziś wyjątkowo, a ser zachowuje się tak, jakby czytał w moich myślach. Waiter Ward, 28 lutego, godzina 3 nad ranem. Nadszedł czas. Jadę dalej. Jeszcze tylko obowiązkowe ważenie i za chwilę wjadę do miasta, które było świadkiem śmierci Johna Kennedy'ego. Waga w porządku. Miła brunetka żegna mnie zalotnym uśmiechem. Przypomina mi moją matkę. Ach, była piękną kobietą. Gęsta mgła zalega nad asfaltem. Czyżby Dallas chciał ukryć przede mną swe prawdziwe oblicze? W Dallas postanowiłem zrobić sobie dłuższą przerwę, zwiedzić miasto i zobaczyć stadion, gdzie grywa 5-krotny mistrz ligi NFL, Dallas Cowboys. Późne popołudnie. Mój stalowy przyjaciel domaga się płynu, dzięki któremu miasto zawdzięcza swój rozwój. Dach stacji paliw wyłania się za pagórkiem. Bak tego kolosa pochłania ropę w zastraszającym tempie. Licznik na dystrybutorze nie nadąża naliczać. Wiedziałem, że nie może być tak pięknie. Sprzężenie przyczepy nawaliło. Walczę z tym już parę godzin. Nie mam sił. Idę spać. Zadzwonię jutro do Dallas, żeby przysłali kogoś po przyczepę. Inaczej podzielę los dyspozytora z Roswell. Do Houston już niedaleko. Postanowiłem zjechać do pobliskiego mechanika, żeby sprawdził, czy usterka się nie pogłębia. Krępy brodacz z grymasem na twarzy wyjaśnił mi, że ma siestę i nie ma zamiaru paćkać sobie rąk.
Trzasnął drzwiami, co wywołało we mnie mieszane uczucia. No nic, może miał zły dzień. Tylko poczciwy kundel stał i wpatrywał się we mnie ze współczuciem. Największe miasto Teksasu przywitało mnie korkiem. Stłuczka na skrzyżowaniu. Młodzian w białej hondzie za szybko wystartował na światłach. Nie wytrzymał napięcia. Młoko z czerwonego kupę może być z siebie dumny. Starsza pani z Chevroleta rozpacza nad autem. Co powie mężowi? Mijam Houston obwodnicą. W oddali widzę centrum lotów kosmicznych. Przypomina mi się słynne Houston, we have a problem. Ja też go będę miał, jak na czas nie dostarczę sprzętu. Międzystanowa Interstate 10, kierunek Nowy Orlean. Jadę. Nie odpoczywam. Witamy w Luizjanie. Z daleka widzę tablicę. Nazwa stanu równie rozwiązła jak Delta Mississippi. Nowy Orlean. Zapadł zmrok. Gęsia skórka rysuje się na moim ciele. To miasto ma w sobie klimat. Wyobrażam sobie, jak ulicami późnym wieczorem idą ludzie w rytmie jazzowych dźwięków. Uliczki jak w San Francisco. Przesadzisz z gazem, a sam się przekonasz. Gdzieniegdzie widać skutki ataku Katryny. Dlaczego akurat Nowy Orlean? Ziemia mocno się zezłościła. Ludzie zgotowali jej ciężki los. Podjeżdżam do firmy. Na rampie wyczekują dwaj krępi mężczyźni, co rusz nerwowo pociągając papierosa. Nie ma głupich. Podjeżdżam wzdłuż. Uwijają się jak w ukropie. Dyspozytor poinformował mnie, że przyczepa już niedługo dotrze do miasta. Odetchnąłem z ulgą. Uratowałem siebie i nieszczęśnika z Roswell. Zostawiam naczepę. Jadę odpocząć na parking pobliskiej firmy. Padam z nóg. Cała noc za kółkiem i jeszcze ta walka z przyczepą. Francuskie pączki są pyszne. Podobno specjalność regionu. Promienie słońca wdzierają się do kabiny. Zarzucam na siebie ciepły koc. Miasto już wstało i pędzi do pracy. Słyszę przytłumiony stukot tramwajów. Statek na redzie daje sygnał. Niesiony rytmem improwizacji zasypiam. Ciąg dalszy nastąpi.